ostatni raz, czy w nocy, kiedy w łóżku śpi, gdy rozpromienia twarz, czy wtedy o mnie śni, czy dla niej każdy nowy dzień na pewno moje imię ma, czy dla niej słowo on to zawsze byłem ja. Czy dla mnie zła deszcz, czy dla mnie chowa wstyd, czy dla niej jeszcze ja, czy dla niej jeszcze my. Potrzebnych łez, bo my to już nie my. Niech w końcu spadnie deszcz i skończy się ta gra. Bez niepotrzebnych łez, bo ty to już nie ja. Szymon Zychowicz zaśpiewał piosenkę, a teraz zapraszamy na powtórkę z rozrywki. I jeszcze raz, co te? Co? Ale nie, mów. Nie. Bo ja nie wiedziałem, że jesteśmy na tym, że jesteśmy na antenie. A już jesteśmy. Jesteśmy w powtórce z rozrywki, to ja tylko powiem Państwu, co będzie w powtórce z rozrywki. Będą rycerze Andrzeja Waligórskiego, będzie piosenka Federacji, Lubelskiej Federacji Bardów, wierszy Leszka Pietrowiaka i piosenka z płyty Świat według Nochawicy. Dzisiaj Jaromir Nochawica sam zaśpiewa, z tym, że zaśpiewa po polsku tę piosenkę, bo to polskie wersje piosenek Jaromira Nochawicy. A do Państwa apel o przysyłanie opowieści o tym, na jaką piosenkę w czasie wakacji Państwo próbowali podrywać, albo poderwali, albo się nie udało. Pan Tomasz napisał: ja moją wtedy przyszłą, teraz obecną żonę poznałem przy dźwiękach Rekwiem Mozarta. Ale Panie Tomaszu, czy Pan to śpiewał żonie? Bo jeżeli tak, no to to jest rzeczywiście duże osiągnięcie. I czekamy jeszcze na kolejne opowieści. Jeszcze gdzieś tutaj coś była jakaś... A, Pan Stefan, taka piosenka: gdyby tygrysy jadły irysy, to by na świecie nie było źle, bo by tygrysy jadły irysy, a dzieci wcale nie. Na to podobno można też próbować. No to zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Rycerzy wszel, Ketli Hołodyjowski za głowa, krewi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć tu hajbejowicza. Nie, no, nie, 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 nie,
nie, no, dobrze, nie, koledzy, nie. Pan hetman dobrodziej przysłał do mnie list z zapytaniem, czyśmy już, proszę pana, przestudiowali wszystkie życiorysy bohaterów ogniem i mieczem i jaki to ma na nas korzystny wpływ. O, korzystny. Jest to typowe pytanie sugerujące odpowiedź. Znaczy, pan hetman zakłada, iż wpływ musi być korzystny, a moim zdaniem wcale nie musi, zwłaszcza gdybyśmy tak przestudiowali, powiedzmy, życiorys Bohuna, który, jako wiadomo, był rezon, oczej dusza, pijanica i gwałciciel. Oj, był. No, sądzę, panie Zagłowo, i zbyt tendencyjnie oceniasz postać Bohuna, co jest wbrew intencjom pana hetmana. To prawda, proszę pana, to prawda. Trza w jego życiorysie podkreślić przede wszystkim pozytywy, a nie czepiać się takowych drobiazgów jak zdrada, kilkadziesiąt podpaleń, czy też rzeź szlachty. Właśnie, ja bym proponowała, aby szczególnie wyeksponować fakt, że Bohun nigdy nie skrzywdził kotka. Kogo on nie skrzywdził, hajduczku? Kotka nie skrzywdził, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo, aby go miał skrzywdzić. Przepraszam cię, Basieńko, ale jakiego, proszę pana, kotka ten Bohun nie skrzywdził? Ojej, no żadnego kotka nie skrzywdził, nawet jeśli go gdzie spotkał. No, pozwolę sobie zauważyć, iż Bohun zapewne w samej rzeczy nigdy w życiu nie skrzywdził żadnego małego kotka. To na pewno. Gdyż przypuszczalnie nie miał na to czasu, bez przerwy. Rabując, mordując... Albo po pijaku kąpiąc się w dziegciu. Pani Ketnik, znałem ja dobrze tego całego Bohuna i chyba by on zwariował, zajmując się krzywdzeniem jakichś zafajdanych, parszywych kotków, kiedy miał tyle ciekawszych spraw na widoku. Ale tym niemniej kotka nie skrzywdził. Kotka na pewno. Tym niemniej kotka faktycznie nie skrzywdził, co rzeczywiście można by w jego życiorysie wyeksponować. A może dla równowagi weźmy również pod uwagę, iż Bohun, o ile nam wiadomo, nigdy nie skrzywdził również i pieska. No, nie, panowie, to na tej samej zasadzie można by się również wzruszać tym, że ów wataszka nie skrzywdził także, powiedzmy, słoniątka, krokodylka i jakiś stary małpy. Michałku, czy on mnie obraził? Tak. Sądzę, że tak, Basieńko, ale nie czas na animozję. Musimy odpisać panu hetmanowi, i że życiorys Bohuna wywarł na nas zbawienny wpływ, któren wyrazi się w ten sposób, że my takoż nigdy w życiu nie skrzywdziemy małego kotka. Nie, szlak trafi go tego małego kotka. Ale pieska sobie skrzywdziemy, co, Michałku? A pieska, proszę bardzo, i to prędko, szable w dłoni! Szable w pieska! Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Kłuki, miłki, a łupy wziąć drogi! Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki! Epoki ruszamy w bój! Ruszacie w bój! By Maśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy! Jeszcze tylko wyjaśnię, dlaczego data 1 maja jest datą oficjalnej inauguracji Lubelskiej Federacji Bardów. To nie jest przypadek. Otóż 1 maja to był jedyny wolny termin w Hadesie. To wszystko się zaczęło.